Otwórzmy Ewangelię Jana, 12 rozdział. Przeczytam od 20 wersetu. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 20 wersetu. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiała, a inni mówili, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie, odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedł, ukrył się przed nimi. Jezus wjechał do Jerozolimy. Wiemy to, tłum witał go jak króla. Wcześniej Maria w Betanii namaściła nogi Jezusa i wytarła swoimi włosami olejek, co było zapowiedzią rychłej jego śmierci i męki. Tutaj jednak widzimy bardzo ciekawy fragment, ale tylko kilka refleksji nad nim chciałbym poczynić. Zobaczmy, to jest ostatnie publiczne wydarzenie, zanim Jezus spędzi czas ze swoimi uczniami, czas podczas Wieczerzy Pańskiej. I od 20 do 36 wersetu właściwie, kiedy skupiamy się na tym fragmencie, to można temu fragmentowi nadać taki tytuł, czym jest uwielbienie. Co to znaczy, kiedy chcę, aby w moim życiu uwielbiony był Bóg? Oto grekojęzyczni Żydzi pielgrzymujący na święto, widzimy, chcą się spotkać z Jezusem. Chcemy widzieć Jezusa. Oni dokładnie wiedzą, czego chcą. Oni co roku tam pielgrzymowali i co roku mogli spotykać się z religią. Do dzisiaj nawet są coroczne dni kultury judaistycznej czy dni kultury takiej innej, bo to słowo kultura zastąpiło już słowo religia, kiedy chce się mówić o czymś, co nie jest generalnie w naszym kraju jakąś tam większością. I można co roku spotykać się, można nawet co miesiąc i co tydzień spotykać się z religią. Ale pytanie, czy spotkaliśmy się z Jezusem? Czy chcesz widzieć Jezusa? Filip, który był również grekojęzycznym Żydem, idzie do Andrzeja, potem idą obaj do Jezusa, bo świadectwo dwóch jest prawdziwe, chcą przekonać Jezusa, aby porozmawiał, spotkał się z tymi ludźmi. I Jezus mówi, że nadeszła pora. Pora na uwielbienie. Ale widzimy, że to uwielbienie jest tożsame z Jego godziną, dla której przyszedł. Widzimy, że Syn uwielbi Ojca przez posłuszeństwo.
A ten, pomimo trwogi, walki, która się odbywa, on idzie dalej. Idzie dalej i wiemy, że pójdzie aż na krzyż, aby oddać życie za ludzi z powodu ich grzechów. On przeżywa to, co się dzieje. Ale ten dylemat jest trudny, bo powstaje pytanie, moja dusza jest zatrwożona, cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Tak mam się modlić? Tak mam wołać? My wiemy, że w ogrodzie Getsemane Jezus jeszcze pomodli się tą modlitwą. Ojcze, jeśli to tylko możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale ta modlitwa jednak kończy się słowami, wszak nie moja, ale Twoja wola niechaj się stanie. Czasem potrzebujemy całego życia, aby wyrazić w swoim życiu treść tej krótkiej modlitwy. Aby zrozumieć, czym jest wola Boga w naszym życiu. Rozmowa Jezusa z niebem trwa i przysłuchuje się lud. Jezus nie potrzebował jednak utwierdzenia z nieba co do tego, o czym był przekonany, trzykrotnie o tym też mówi, że musi się to stać, musi umrzeć, musi zostać wywyższony. Ale to wszystko stało się, ten głos z nieba dla potwierdzenia, dla świadectwa, dla ludzi. To my często w naszych drogach, w naszych zakamarkach życia potrzebujemy takich potwierdzeń, takiego utwierdzenia. To raczej my, którzy pielgrzymujemy, nie tak jak ci grekojęzyczni Żydzi raz do roku do świątyni na Paschę, ale całe nasze życie jest tą pielgrzymką, to my potrzebujemy poświadczenia, przeświadczenia, potwierdzenia samego nieba. No więc co usłyszeli ci Żydzi, którzy przyszli do tej Jerozolimy złożyć ofiary, uwielbić Boga? Usłyszeli, że godzina, czyli ten czas prawdziwego uwielbienia się zbliża w życiu Jezusa. Ale myślę, że zrozumieli też, że godzina, czyli czas prawdziwego uwielbienia człowieka dla Boga, to jest śmierć tego ziarenka, o którym powiedział Jezus, aby ono wydało obfity plon. Zaprawdę, zaprawdę. Tak jakby Jezus mówił, słuchajcie, naprawdę, naprawdę, amen, amen. Jak amen w pacierzu, to tak działa, nie inaczej. Nic w przyrodzie jednak nie chce umierać. Wszystkie procesy życia w przyrodzie nastawione są na to, żeby przetrwać, przeżyć. A jednak mamy tu coś, co wydaje się jakby odwrotne do tego, co, o czym wiemy, że istnieje w tym świecie. Otóż, aby ziarenko obumarło, musi raz być zasadzone, ale potem cały czas musi być podlewane. Woda daje ziarenku życie. I jest nią dla nas Słowo Boga. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, więc dwie karteczki dalej, w 7-8 wersecie czytamy, jeśli we mnie trwać będziecie, słowa moje w was trwać będą. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Uwielbieniem Boga jest więc owoc tego ziarenka, posadzonego ziarenka. Jednak jak zauważamy, śmierć poprzedza owoc. Śmierć poprzedza owoc. Bez śmierci nie będzie plonów. Podobnie jest właśnie w naszym życiu. Nie ma owocu, gdy to nasze ja po prostu nie chce umierać. Przestaje być tym przemienionym człowiekiem. Apostoł Paweł, on to tak tłumaczy, że też jeszcze po dwa wersety sięgnę. W liście do Galacjan, 2:20, on mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzimy, że nie ma już życia, jakie wiódł wcześniej apostoł Paweł. Właściwie Saul, trzeba by tak go nazwać. Teraz jest życie Pawłowe, teraz jest życie nowego człowieka, bo stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe w jego życiu. Jest to życie ukrzyżowanego Chrystusa w nim. Jest to życie wiary. Wierzcie we mnie, dopóki macie światłość, jeszcze przez chwilę.
jakże te słowa na nowo odżywają w takich czasach, w jakich my żyjemy. Jest to życie wiary, a ta wiara nie jest intelektualną zgodą na fakty biblijne, którym trudno zaprzeczyć. Wiara jest sposobem życia. Wiara jest pewnością co do wszystkiego, co jest po tym życiu. Ludzie, którzy nie umierają dla Pana, zazwyczaj żyją dla siebie, bo musi być jakaś alternatywa. I więc mają wciąż wiele obaw, myślę, co do życia po śmierci. Ale Słowo nas też wzywa do tego, abyśmy podjęli mądrą decyzję i w tej decyzji chcieli wytrwać. 2 Koryntian, 5 rozdział, 15 werset. A umarł za wszystkich, chodzi o Jezusa, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Za nich umarł i został wzbudzony. Więc ciągle na nowo powstaje to pytanie. Komu dedykuję życie? Komu dedykuję mój kolejny tydzień? Komu dedykuję mój kolejny dzień? Czy moje życie, moje przeżywanie życia jest uwielbieniem Boga? Czy ja to wszystko jednak dla siebie, czy ja to wszystko jednak dla Boga? Codziennie my dokonujemy różnych wyborów i codziennie mamy do czynienia z motywami naszych serc. To one kierują. To jest ta centrala wewnętrzna dotycząca naszego kierunku życia. W Biblii jest to nazwane myślami i dążeniami serca. I wiemy, że one są ustawicznie złe. Moje życie jest moje, albo moje życie należy do Jezusa. Moje życie jest dla mnie, albo jednak jest dla Pana. I właśnie w Galacjan apostoł Paweł jeszcze jednym tekstem jakby zamknął ten temat odnośnie tego życia, jakim on żyje. Mówi, co zaś do mnie, 6 rozdział, 14 wers, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Paweł obficie owocuje. I nie chodzi o to, że on jest misjonarzem, ktoś pastorem, ktoś innym duchownym. To nie o to chodzi. To nie chodzi o misję. Jego misja jest sprawą wtórną. Przyczyna jest gdzie indziej. On umarł dla świata, czytamy. Ale zobaczcie, on tak umarł dla świata, że świat potraktował go też już za martwego. Za kogoś nie do odzyskania. To jest życie dla Boga. Nasionko obumarło. Stare odeszło bezpowrotnie. Jeżeli zasadzisz nasionko do ziemi, to po jakimś czasie już nie da się cofnąć tego nasionka do etapu dnia, w którym zostało tam posadzone. Wystarczy go podlewać. Wystarczy cały czas, aby miało dostęp do życia. I wszystko staje się nowe. To, co stare, zostaje zniszczone przez nowe życie, które powstaje i zaczyna dominować. Ile starego, powiedziałbym, tyle niczego. Ile nowego, tyle życia owocnego. Kto chce zachować stare życie? Jezus mówił tu o życiu. My wiemy, że chodzi o to poprzednie życie. Kto chce zachować to stare życie, bo je tak naprawdę miłuje i nie potrafi go zostawić. Nie chce go utracić. Ten w rzeczywistości, mówił Jezus w 12 rozdziale, ten je utraci. Nieuchronnie to się stanie, lecz kto swoje życie poświęci, zadedykuje Bogu, zadedykuje Jezusowi, ten je zachowa. Ten je naprawdę zabezpieczy. Włącznie z tą obietnicą życia wiecznego, która nie zawiedzie. Nienawodnione. Stare życie w tym świecie oznacza, że pozostanę taki, jaki jestem. Ale nawodnione moje nowe życie oznacza nienawiść do tego starego. Tak mówi Jezus. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Czy nienawidzisz starego życia, starego człowieka, jakim byłeś, zanim poznałeś Pana, Pana Jezusa? Nienawiść to nic innego jak po prostu niechęć,
posiadanie odczucia nieprzyjemności z tego, aby żyć tak, jak żyło się kiedyś. Bez Boga, bez Jezusa, bez obietnic. No ale ktoś powie, jak to zrobić, aby teraz żyć inaczej? Jak to, Pawle, zrobiłeś, że udało ci się umrzeć dla świata tak, że świat potraktował cię już jak martwego i nie będzie cię kusił, ciągnął? Jak to zrobić? Jak tego dokonać? Otóż nie ma może jakiejś recepty, ale jest jakaś droga. Wiecie, receptę zastosujesz i masz szybki efekt. Tak przynajmniej powinno być, tak przynajmniej lekarz chciałby, który receptę wypisze. Ale jest pewna droga. Otóż ta droga jest tą samą drogą, jaką Jezus szedł. To jest droga posłuszeństwa. Droga, która wyznaje, wszak nie moja wola, ale Ojcze, Twoja wola niech się wykona w moim życiu. A więc przez posłuszeństwo Słowu możesz pójść tą drogą, bezpieczną drogą, do nieba, do tego miejsca, gdzie głos się odzywa: uwielbiam swoje życie, przepraszam, uwielbiam imię moje przez Twoje życie. A więc po pierwsze, uwierz w Jezusa, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, bo On za ciebie umarł i my dzisiaj w wieczerze sobie to przypominać będziemy. Niech to ziarenko padnie na ziemię, bo wyszedł siewca, aby siać, a sieje Słowo Boga do twojego życia. Więc uwierz temu Słowu, że Bóg do ciebie kieruje te słowa. I umrzej dla tego świata. Ten świat przemija wraz z wszystkimi pożądliwościami, jakie w tym świecie są. Wszystkimi pragnieniami, z wszystkim tym, co świat oferuje, świat zniknie. Ale Słowo Boga trwa na wieki i ten, kto czyni wolę Boga, Jezus powiedział, także trwa na wieki. Więc uwierz Słowu, umrzyj dla świata, umieraj każdego dnia dla świata, a żyj dla Boga. Każdego dnia wstając, dedykuj swoje życie Bogu. Rozmawiaj z Bogiem. Podlewaj ziarenko, czyli to swoje życie Słowem Boga, aby nie usychało, aby ta roślinka nie była po prostu tylko ledwie żyjąca, jakaś tam zieleniąca się, ale by były owoce na niej. Doglądaj tych owoców. Wypatruj tych owoców. Podlewaj, ciągle podlewaj, aby wydało owoc. I to jest, drodzy, uwielbienie Boga. Tak się uwielbia Boga. I oczywiście możemy Go uwielbiać naszymi ustami, w modlitwach, w pieśniach. My to chcemy dzisiaj czynić. My możemy uwielbić Boga przez to, że to Słowo, które On znowu dzisiaj posieje w nas, którym podzieli się brat, również przyjmiemy do swojego życia, do swojego serca. Uwielbiaj tak Boga. Jak powiedział Jezus do tych grekojęzycznych pielgrzymów, którzy może mieli dość już religii, a przynajmniej nie była wystarczająca. Gdy usłyszeli, przychodząc do Jerozolimy, o Jezusie, mieli jedno pragnienie. My chcemy widzieć Jezusa. Czy chcesz spotykać się z Nim? Czy chcesz spotykać się z religią? Podlewaj swoje życie. Uwielbiaj tak Boga. Ojcze, uwielbi imię swoje, odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I powiem wam coś, człowiek potrzebuje tego potwierdzenia. Jezus dobrze o tym wiedział, to nie gwoli Jego się to stało, ale gwoli tych ludzi. I Bóg też potwierdza swoje uwielbienie, które On przyjmuje od ciebie, przez to, że dał ci Ducha Świętego, który również woła Abba Ojcze. Ten Duch Święty przychodzi i on również uwielbia Boga. A więc nie zostajesz sam. Jezusa życie zostało uczczone. On został wywyższony ponad wszystko, co jest na tej ziemi. I twoje życie może kiedyś również zostanie tak wywyższone. Kiedy dojdziemy do końca tej pielgrzymki, tej drogi, spotka nas wywyższenie, kiedy tutaj może spotykało nas poniżenie. Bo taka była droga Jezusa i taka może być nasza droga. Wybaczcie ten dłuższy wstęp niż zwykle, ale pomyślałem sobie o dzisiejszym uwielbieniu i pomyślałem sobie, czy my rozumiemy, że tutaj przychodząc nie mamy do czynienia z półgodzinnym niemal uwielbieniem Boga. Ale tak naprawdę sedno, istota uwielbienia Boga dzieje się, kiedy wyjdziemy stąd i kiedy dokonasz kolejnych wyborów każdego dnia na nowo.
I kiedy zderzysz się z motywami swojego serca, z powodu których coś chcesz, a czegoś nie chcesz. I oby nasze życie było dostatecznie mokre, podlane Słowem Boga, użyźnione jak najlepiej, bo wtedy to pójdzie wszystko w innym, we właściwym kierunku. Czego życzę przede wszystkim sobie, każdemu z was. Owoc warg uwielbia imię Jego. To jest też owoc naszego życia, naszej przemiany. I chciejmy Boga uwielbić teraz w tych kilku pieśniach, w modlitwach, a też otwierając serce na Jego słowo w późniejszym czasie nabożeństwa. Powstańmy, uwielbijmy Go.